Warszawa, gdzie dochodzi do prawie że porównania takiego mentalnego ze zmartwychwstaniem w nowe życie i tak dalej. Skąd te dziady i dlaczego są tak niekatolickie bardzo, pomimo wszystko? No bo tu mamy do czynienia przede wszystkim z pojęciem inkulturacji. Znaczy Kościół katolicki bodajże w roku 1986 do swojej doktryny wpisał coś takiego jak inkulturacja, czyli to, jeśli na przykład chrystianizujemy jakąś kulturę, to nie zabijamy jej dokumentnie, tylko staramy się jakby te wartości, które ona niesie, a które są zbieżne z doktrynami chrześcijańskimi, w jakiś sposób połączyć, w jakiś sposób, no, w jakiś synkretyzm, czyli mówimy o takiej dwuwierze, dosłownie. Taką dwuwiarę, taki synkretyzm mamy na wsi polskiej, wsi no, litewskiej, u Bałtów, u Słowian ogólnie. I tymi jakby to oczarowało w XIX wieku naszego wieszcza, Adama Mickiewicza, który notabene zmarł w stolicy Orientu, no bo to troszeczkę daleko od nas. No ale też nie zapominajmy, że Wielki Step zaczyna się w Przemyślu. To nam pokazuje, że nasza kultura jest przebogata. Nie jest tylko i wyłącznie kwestią jakichś tam bagień czy pól, jak nam się wydaje, tak prawda. Tworzymy niesamowicie bogatą kulturę. I teraz te dziady, które dostrzegł Mickiewicz, były bardzo popularne na Białorusi przede wszystkim. I taką główną pracą poświęconą porównaniu dziadów, które opisał Mickiewicz, a tych, które występowały w folklorze, zajął się nią już dawno profesor Kallenbach, później profesor Józef Gołąbek. Możemy bardzo, bardzo sobie fajnie porównać, jakie były różnice między tym, co opisał Mickiewicz. To jest nasza wartość pewna jakby kulturowa, która się za nami ciągnie i my możemy powiedzieć teraz, że my nie zostawiamy jadła na grobach, nie zapraszamy teraz na wieczerze zmarłych, bo to jakby trochę z tego, trochę to u nas przeminęło, zapomnieliśmy o tych wierzeniach, ale co robimy? Przecież rok w rok jeździmy do zmarłych na groby, to jest święto, przecież ani na Boże Narodzenie nie jeździmy tak, ani nie jeździmy na Wielkanoc, ale akurat te Święto Zmarłych, no nie wyobrażamy sobie, żeby nie pójść na cmentarz, nie wyobrażamy sobie, żeby nie odwiedzić naszych bliskich. To jest fenomen w skali Europy. Ja nie wiem, czy w jakimkolwiek kraju, oprócz krajów słowiańskich, jakby, czy taka tradycja w ogóle ma miejsce, gdzie my po prostu, my sobie nie wyobrażamy tego, prawda? Wiem, że duchy przodków, jak i wielki Manitou u Indian, spełnia też bardzo blisko, mówi się, że najbliżej mu do naszego Ducha Świętego, jeśli chodzi o postaciowość i pojęcie o nim. Ja zresztą zawsze szanowałem tę kulturę indiańską, tych tak zwanych Native Americans, jak to mówią inaczej w Stanach. Natomiast no, też fascynowały mnie takie elementy kulturowe, jak łapacze snów i tak dalej, które u nas jakby nie występowały, a jednocześnie są te kultury bardzo, bardzo, nazwijmy to, dla mnie indiańska kultura jest bardzo chrześcijańska. No, no tutaj jest kwestia właśnie tej inkulturacji, to znaczy w każdej kulturze jest coś dobrego, nie możemy mówić, że to wcześniejsze kultury były w jakiś sposób zupełnie odmienne, no bo funkcjonujemy w obrębie, mamy oczy, prawda, też umiejscowione podobnie, prawda, no coś, czy możemy różnić jakimś tam kolorem skóry, czy to są szczegóły. I teraz taką ciekawostką jest to, że ten obraz zaświatów, ten wcześniejszy, o którym mówimy, ten, który obserwujemy w dziadach, jest bardzo zbliżony do chrześcijańskiego. Dlaczego? Ponieważ życie pochodzi z nieba, tak, w kulturze chrześcijańskiej. A w kulturze tej dawnej, mówimy o tej pogańskiej, ono pochodzi również z nieba. Dlaczego? Ponieważ świat pogański, taki jaki czytamy go z folkloru, ponieważ to mówimy o kulturze synkretycznej, pomieszanej, wygląda mniej więcej tak, że do nieba prowadzi drabina. Drabina lub też występuje coś takiego jak dyszel, który podtrzymuje, dyszel taki jak odwozu, ta oś odwozu, która podtrzymuje niebo, które się cały czas obraca, prawda? Ten nieboskłon, który się obraca. Coś takiego na zasadzie parasola i tego
kika, który podtrzymuje parasol, takiego patyczka. Tak mniej więcej ci ludzie i wcześniej, w erze przedchrześcijańskiej, i później mniej więcej widzieli. I co jest najciekawsze, że folklor przejął Krzyż Święty jako rodzaj tej drabiny, jako rodzaj tego dyszla, jako rodzaj pnia drzewa życia lub też mostu. To znaczy, powiedzmy to tak, mamy niebo, przestrzeń jak powietrze i ziemię. I teraz do nieba dusze idą albo po moście, albo po pniu, albo po drabinie, albo po krzyżu. Czyli cały czas mamy tą budowę świata. Ona się zmieniła, troszeczkę się, prawda, te symbole pozmieniały, ale cały czas istota w folklorze pozostaje. Czyli ten zmarły idzie do góry, mało tego, on zmartwychwstaje. U Fedorowskiego, który zbierał wierzenia z Białorusi, występuje metempsychoza, czyli rodzaj reinkarnacji. To znaczy, że dusza, jeśli umrze, to w pewnym momencie się może w jakiś sposób odrodzić. My nie wiemy do końca, jak ona się tam odradza. No właśnie, tu się nasuwa takie moje też pytanie, bo zbliżamy się, mamy ostatnie 12 minut, jeszcze jedną pieśń nam zaśpiewasz. Dokładnie. To powiedz mi, skąd ta rozbieżność w kulturach świata, że jedni uważają, że dusza po śmierci idzie do jakiegoś miejsca, przed oblicze Boga, lub też wręcz przeciwnie. Natomiast druga kultura mówi, że mamy kolejne stopnie wcielenia, aż osiągamy jakąś tam nirwanę innego rodzaju. Jeszcze inna kultura mówi, że gdzieś tam 77 dziewic i takie różne. Skąd ta straszna rozbieżność w pojmowaniu istnienia tego, po tej drugiej stronie lustra? Mamy w naszej kulturze takie słowo jak raj. Naukowcy spierają się, czy słowo raj pochodzi od słowa rajan, czyli rzeka mleka, występująca w Rygwedzie chociażby, czy też w starych księgach hinduskich. Mamy Awestę, czyli taką świętą księgę dawnych Irańczyków, księgę Zaratusztrian, gdzie między innymi występuje również dualizm i ten właśnie koniec świata. I teraz w tej Aweście występuje coś takiego jak pojęcie przekroczenia mostu na końcu życia. To znaczy, że człowiek wraca na ziemię, cały czas wraca na ziemię, żeby się w pewien sposób, tak jakby to ma, troszeczkę się łączy z takim, z pojęciem rodu. To znaczy, że ze świetnością rodu. To znaczy, że w pewnym momencie nabiera takich cech już niesamowicie doskonałych i wtedy on jest godny, aby przebywać w tej najwyższej sferze, ponieważ u Irańczyków było coś takiego jak dualizm, gdzie tam był Ormuzd czy Ahura Mazda, czy coś bardzo podobnego do chrześcijańskiego Boga, ktoś bardzo podobny do chrześcijańskiego Boga, który był taką ideałem jakby świetlistym i był Aryman, czyli taki diabeł, dosłownie diabeł, ponieważ słowo diabeł też pochodzi od dawnych Irańczyków. Skądinąd byłem na Nowym Roku Irańskim w Londynie i miałem okazję gościć u księżniczki perskiej, to oni wtedy mają ten Nowy Rok, jak u nas jest mniej więcej, Wielkanoc, i też jajka malują, pomimo że to inna nazwa jest. O, dokładnie, chcę powiedzieć więcej. Jeśli chodzi o dawnych Irańczyków, to 30 słów z naszego kanonu religijnego to są słowa, które my odziedziczyliśmy po dawnych Irańczykach. 30 słów to jest niebo, Bóg od Baga, niebo, byti. To jest 30 słów. Także my mieliśmy w pewnym momencie, bo umówmy się, że my na te tereny Polski przybyliśmy w pewnym okresie, tak? Nas tu nie było, to była kultura łużycka, tu byli Celtowie, tu byli Germanie. No i w pewnym momencie, w VI wieku mniej więcej, tak uśredniając, przyszliśmy my jako Słowianie. Przyszliśmy skąd? Ze wschodu, prawda? A na wschodzie byliśmy bardzo blisko dawnych Irańczyków. Mm-hmm. Także tu się jakby ta legenda o Sarmatach troszeczkę powtarza, bo ci nasi Sarmaci, prawda, z XVI wieku, oni przeczuwali coś, oni nie mieli jakby naukowo, nie mieli racji, ale coś tam w tym jest, że jednak te bo Sarmaci no byli... No, ale w takim razie skąd te wszystkie legendy najnowsze, jakieś rewelacyjne, które mówią, że jednak Mieszko i jego drużyna
to byli Wikingowie, wbrew temu, co się mówi o tym, że byli to jednak Słowianie. Skąd te takie rozbieżności, które powstają w ostatnich latach? To się bierze z tego, że my przede wszystkim nie mamy ani badań genetycznych, nie mamy też specjalnie materiału źródłowego. No i to jest tak, to jest dla nas uciążliwe, ponieważ my jako kultura troszeczkę się jakby zajmowaliśmy z taką, byliśmy no, kulturą agrarną bardziej, agrarną, czyli rolniczą, a tu nagle mamy styk z kulturą skandynawską, bo to jest bardzo blisko, i nagle się pojawia zalążek władzy, coś, co oni już mieli jakby wcześniej, czy jakby ta konstrukcja zarządzania jest troszeczkę na ich styku. Ale to też jest kwestia dalej braku konsensusu naukowego. To nie jest... Czy Dagome, czy Mieszko, tak? Tak, to nie mamy jakby konsensusu naukowego. Możemy, naukowcy się dalej spierają, a mi jest ciężko nawet opowiedzieć się po jakiejś konkretnej stronie. Adamie, tak się składa, że mamy jeszcze parę minut do końca. Wybierz jakąś pieśń, którą pożegnasz nas... Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj nie jeden raz, bo jest temat niewyczerpany wręcz, kulturoznawstwo. Ja tutaj kłaniam się i, że tak powiem, dyskretnie proszę naszego szefa, Krzysztofa Skowrońskiego, o możliwość takich częstszych spotkań z tobą, bo podejrzewam, że nie tylko te tematy pochówku. Możemy tutaj dziesiątki rzeczy